Witamy serdecznie, kolejny odcinek Enspresso! Cześć, bardzo nam miło jest Was przywitać. I dzisiaj będziemy mówić o takich różnych rzeczach, które sobie życzymy, chcielibyśmy zrobić, albo żałujemy, że czegoś nie zrobiliśmy. Czyli właśnie jakby tak powiedzieć po angielsku. Że chciałbym. Chciałbym być bogaty, albo żałuję, że nie pojechałem w tamtym roku na podróż dookoła świata. Chciałbym mieć więcej czasu. No, żałuję, że nie przystąpiłem do tego projektu. Ale chciałbym, żebyś ty się zachowywał inaczej. Też. Tak. Albo żałuję, że nie wiem, coś tam, nie mam lepszej pracy i tak dalej. W każdym razie dzisiaj właśnie będziemy mówić o tym, jak powiedzieć po angielsku żałuję, że coś tam się nie wydarzyło, albo chciałbym, żeby coś się wydarzyło. Czyli I wish. I właśnie jak używać I wish w języku angielskim. Wiadomo, że możemy mówić, że marzymy o czymś teraz, żeby teraz było, albo żeby było w przeszłości, może jak Ania mówiła, że może żałujemy, że coś było, albo nie było, albo też o przyszłości, że może coś by było, albo żeby ktoś zmienia swoje zachowanie. Przede wszystkim w języku polskim jest to bardzo łatwe. Mówimy, chciałbym zrobić, chciałabym, żeby było. Żałuję, że zrobiłem, żałuję, że nie zrobiłem. A w języku angielskim mówimy wish, ale tutaj jest trochę inaczej, ponieważ te struktury, które idą za wish, to są trochę inaczej. Zacznijmy może od teraźniejszego. W języku polskim mówimy, no, chcę coś mieć, chcę podróżować dookoła świata. Czyli mówimy w sumie w teraźniejszości. W języku angielskim możemy oczywiście powiedzieć I want to travel around the world, right? Ale moglibyśmy powiedzieć I wish I could travel around the world. Czyli chciałbym móc podróżować dookoła świata. Móc, tak? Albo I wish I had $1,000,000. Chciałbym mieć milion dolarów. I zauważcie, tutaj mówimy I wish I had, I wish I could, czyli zawsze jest ten czas przeszły po wish, mimo tego, że mówimy o teraźniejszości. Dlaczego tak jest? W języku angielskim, gdy mówimy o, gdy trochę gdybamy o czymś, co się właśnie jeszcze nie wydarzyło, albo chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, żeby, ale to nie jest prawda, to bardzo często właśnie, żeby tak trochę pokazać, że to nie jest jeszcze prawda, to właśnie mamy taką zasadę, że działamy z czasem do tyłu, czyli jeżeli mówimy o teraźniejszości z wish. Wish tłumaczymy jako chciałbym, żeby, albo żałuję, że nie. Czyli jak mówisz o teraźniejszości, to użyjesz czasu przeszłego, żeby trochę tak naprawdę pokazać, że ta sytuacja nie ma miejsca. Dokładnie, żeby pokreślić, że to jest taka sytuacja wyimaginowana, prawda? Tak, wyimaginowana. Tak. Więc kilka przykładów. Na przykład, I wish I had more time. Czyli chciałbym mieć więcej czasu, albo możesz też przetłumaczyć to jako żałuję, że nie mam więcej czasu. I wish I was thinner. Chciałbym być szczuplejszy. I wish I could do more exercise. Chciałbym móc robić więcej, wykonywać więcej ćwiczeń fizycznych, czyli żałuję, że nie wykonuję więcej ćwiczeń fizycznych. I wish I knew how to speak English. Chciałbym móc mówić po angielsku. W tej chwili, a nie w czasie przeszłym, tak, prawda? Tak, albo żałuję, że nie mówię po angielsku, czyli właśnie tak lub tak możecie to przetłumaczyć. Mhm. Kolejna rzecz jest, żeby mówić o przeszłości. Ponieważ mówimy cały czas, gdy żala, to może mówimy o przeszłości. Tak. Ponieważ użyjemy czas past simple za wish, czyli używamy past tense, czyli druga forma czasownika, to nie możemy używać druga forma czasowniku w teraźniejszości, tak, dzięki. To nie możemy używać drugą formy czasownika, żeby opisać właśnie czas przeszły, bo przecież nie będzie wiadomo, czy to jest przeszły, czy teraźniejszy. Wtedy używamy właśnie past perfect, tak? Czyli to jest ten czas za przeszły, tak? Czyli możemy powiedzieć I wish you hadn't done that, na przykład. Aha. Czyli chciałbym, żebyś tego nie zrobił, albo no, chciałbym, żebyś tego nie zrobił, tak. Czyli żałuję, że to zrobiłeś, w tym znaczeniu. Przeszłości. Albo I wish I hadn't moved to America. Czyli chciałbym nie przeprowadzać się do Ameryki, czyli żałuję, że się przeprowadziłem do Ameryki. Czyli zauważcie, że to, co było w tych
mówiliśmy o teraźniejszości, te zdania były głównie twierdzące, to tłumaczyłam to na przykład I wish I could speak English, czyli chciałbym móc mówić po angielsku, albo żałuję, że nie mówię, żałuję, że nie. Natomiast jak mówimy o, mamy przeczenie po wish, to wtedy na przykład I wish I hadn't moved to the USA, czyli chciałbym nie przeprowadzać się do Stanów, ale to trochę tak dziwnie brzmi, czyli wtedy jest, żałuję, że przeprowadziłem się do Stanów, tak? Czyli jakby tak trochę zmieniamy z tego, żałuję, że nie, jak żałuję, że czegoś nie zrobiłem, albo żałuję, że coś zrobiłem, tylko wtedy jak żałuję, że coś zrobiłeś, czy zrobiłaś, to potem idzie przeczące zdanie po wish, jakby o to mi chodzi. Trochę zaplątałam, ale może inny przykład. I wish I had bought a bigger house. Czyli chciałbym kupić większy dom w przeszłości, czyli żałuję, że nie kupiłem większego domu. Bo ten, który ja mam, jest teraz mały, prawda? Mhm. Tak. Albo I wish we had planted more flowers in the garden. Aha, czyli chciałbym, żebyśmy posadzili więcej kwiatów w ogrodzie, ale mówimy o przeszłości, czyli żałuję, że nie posadziliśmy więcej kwiatów w ogrodzie. Dokładnie. I to by było tyle, kilka przykładów, jeśli chodzi o I wish czasu przeszłym. Teraz przejdźmy do czasu przyszłego. Oczywiście możemy powiedzieć I wish I had, I wish I was, mówiąc o przeszłości, na przykład I wish I had more free time tomorrow. I wish I was able to see you tomorrow, but I'm not, right? I wish I were able to see you tomorrow. Zauważ, że często się mówi were tutaj też, ponieważ też wish to, no ta struktura, co używamy, to często, ponieważ to jest takie gdybanie, to trochę się wiąże z tym second condition, drugim trybem warunkowym. Ale nie zawsze, nie jest to wyłącznie, żeby używać tak, tym, tak? Tak, więc na przykład, zamiast powiedzieć I wish I was able to meet you tomorrow, możesz powiedzieć I wish I were able to meet you tomorrow, tak? Ale też możemy używać would, stawić would przed tym wish, jakby by używać, tak? Mm-hmm. Więc możemy powiedzieć I wish I would be able to meet you tomorrow, right? Mm-hmm. Tak, czyli chciałbym być w stanie o jutro się z tobą spotkać. Ale niestety nie mogę, mam zapełniony grafik, więc może czyli w znaczeniu żałuję, że nie mogę się z tobą spotkać jutro. No mniej więcej, tak. I teraz właśnie kiedy mówimy wish, I wish, często nie mówimy I wish I would, po prostu dałem wam przykład I wish I would be able to, ale często nie mówimy I wish I would, mówimy I wish you would, tak? Mm-hmm. I wish she would, bo to jest tak, że mówimy o jakbyśmy chcieli, żeby ktoś inny się zachowywał, prawda? Tak. Więc na przykład I wish you wouldn't be late all the time. Nie, czyli chciałbym, żebyś nie był ciągle spóźniony, czyli no, czyli żałuję, że się ciągle spóźniasz, a nie, no w sumie bardziej chciałbym, żebyś nie spóźniał się. Mm-hmm. Albo I wish he would pay more attention. Chciałbym, żeby on zwracał więcej uwagi. Więc zauważcie, macie ten would przed, żeby jakby tak podkreślić to gdybanie, tak? Tak. Czyli mówimy ogólnie o tym, co sobie życzymy, albo co żałujemy, że się dzieje, albo działo się. No i oczywiście możemy też podkręcić ten wish, wstawiając przed wish really. Jak w tych wszystkich czasach, na przykład I really wish I had $1,000,000. I really wish she hadn't done that. I really wish you would come with me tomorrow. Tak, czyli naprawdę chciałbym, żebyś jutro ze mną poszedł, żebym miał więcej pieniędzy i tak dalej. Czyli po prostu sprawiamy, że jest to bardziej takie mocne wyrażenie. I oczywiście jeszcze możemy to podkręcić jeszcze bardziej, ale wtedy nie używamy I wish, tylko już mam taki inny zwrot, który jest if only. If only znaczy gdyby tylko. Mm-hmm. I if only to już ma ten gdyby wbudowane, ale też używamy taką samą strukturę za, tak? If only I had more time. Gdybym tylko miał więcej czasu. If only I had bought the red car instead of the blue one. Gdybym tylko kupił czerwony samochód zamiast niebieskiego. If only you would stop talking so much.
gdybyś tylko mógł przestać tak dużo mówić. I jak widzicie, możemy też podkręcić właśnie to, żeby to więcej, więcej siły miało, prawda? Mhm. I dzięki temu to też możemy właśnie też stawić trochę takiej różnorodności do czego co mówimy, nie? Żeby to nie było tak cały czas I wish. Możemy używać inne struktury, żeby też dać tą siłę, a też żeby było więcej takiej ciekawej. No. Tak, no. Tak, dokładnie. Czyli I wish zazwyczaj przetłumaczycie jako chciałbym, żeby, albo żałuję, że się coś tam nie wydarzyło. Zależy od albo kontekstu. Wydarzyło w zależności od tego, od kontekstu, tak jak też tłumaczyliśmy wam te zdania. If only to gdyby tylko, czyli taki też wyrażamy trochę takie żale albo życzenia. Ale właśnie ważne, żeby pamiętać o tym, że jeżeli mówisz o przeszłości, to używamy po wish czy po if only czasu za przeszłego. Past perfect. Past perfect, mm-hmm. Czyli had i trzecia forma czasownika. Had done, had seen, had said. Jak mm-hmm. mówimy o teraźniejszości, to używamy po nich czasu przeszłego. Did, saw, said. Mm-hmm. A jak mówimy o przyszłości, to bardzo często wstawiamy could albo would, mm-hmm. które są właśnie taką formą jakby też taką gdybania powiedzmy od will mm-hmm. i can. Tak. Czyli po wish czy po if only, jak zobaczycie czas przeszły, to nie mówi, to znaczy, że ta osoba mówi o teraźniejszości. Jak zobaczycie dopiero za przeszły, to znaczy, że mówiła o czymś, co było w przeszłości. Mm-hmm. Tak podsumowując, ten tak zwany czas do tyłu jest, ta zasada jest tutaj stosowana dlatego, że mówimy o takich trochę hipotetycznych sytuacjach, czyli czasu nieprawdziwych. Tak. Mm-hmm. I to jest dokładnie dlaczego używamy passive, bo że mówisz o takich hipotetycznych, takich wyobrażonych sytuacjach w teraźniejszym i to jest dlaczego używamy ten czas za przeszły, żeby mówisz o tych teoretycznych sytuacjach w przeszłości. Dokładnie, mm-hmm. Tak. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Dajcie znać, jakie macie marzenie i żale w komentarzu poniżej. Żeby wiecie, z tymi żalami to we should look on the bright side of life, tak? Powinniśmy patrzeć. Look on the bright side of life. Powinniśmy patrzeć na te jednak jasną stronę mocy i jasną stronę życia, więc możecie bardziej napisać, co chcielibyście, żeby się wydarzyło w waszym życiu, oczywiście. W przyszłości. I co na pewno się wydarzy, bo jak tylko zapiszecie, to na pewno się wydarzy. Dokładnie, więc napiszcie na dole, jakie macie użycie tego wish'a, bardzo chętnie usłyszymy, odpiszemy jak zwykle i życzę wam miłego dnia. Oczywiście, jeśli wam się podobał ten film, to nie zapomnijcie, żeby lajknąć, udostępnić i subskrybować. I oczywiście, jeśli podoba tobie się nauka z nami, to też zapraszamy na nasz kurs online angielski od zera do bohatera. Zdecydowanie przyda się, żeby uporządkować nie tylko gramatykę, ale również słownictwo, praktyczne zwroty, dialogi na wakacje i można też mieć konwersacje z native speakerami. Dokładnie, więc kochani, wszystkiego dobrego dzisiaj, miłego dnia, dużo odpoczynku i pracy, cokolwiek robicie, produktywnego uśmiechu, pozytywnego dnia i widzimy się wkrótce za tydzień. Cześć! Pa.